Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Gamer i jestem właśnie po nagraniu bardzo ciężkiego, no może nie ciężkiego, ale takiego naprawdę materiału. Także jeżeli jesteś nowy, czerwony przycisk subskrypcji tam na dole. Wiesz co masz robić, możesz zalajkować, wiesz co masz robić, like, komentarz i widzimy się już właśnie teraz. Ogólnie w dzisiejszym odcinku powiem Wam, że robi się bardzo niebezpiecznie na Białorusi, co też dzisiaj wyczytałem w wiadomościach. A czego zawsze nie robię, co zawsze się interesuje, to zaraz Wam powiem. Interesuję się głównie COVID-em, co się dzieje. I ogólnie co się dzieje, bo ogólnie temat jest nowy i nie wiem, czy ktoś z Was, nie wiem, słyszał, ale wichury, wiatry, huragany, pozrywane dachy ze szkół, na przykład u mnie w dzisiejszym mieście zostało wyczytane, że u nas właśnie w moim mieście z jednych ze szkół, nie wiem, czy podstawowych, ale dostałem informację taką, że wyczytałem taką informację, że w moim mieście w jakiejś szkole po prostu przez tą wichurę, huragan został zerwany dach i no ja się zdziwiłem, u mnie taki wiatr, no w sumie on już panoszy, nie wiem, w całej Polsce, ale w Europie panoszy ten huragan i potem mieć będą burze i nie wiem, czy się bać, obawiać tego, no. W sumie, jak tak siedzę w pomieszczeniu, to wiatry nie są nic szczególnie takie groźne, ale powiem Wam szczerze, że jak stoicie pod takim drzewem, idziecie bez plecaka, bez niczego, no, jesteście z kurtką po prostu. Ja jak wczoraj wychodziłem z praktyk, wyrzucić śmieci, było 5 minut do dzwonka na... Miałem ogólnie do 15.50, ale wyrzucałem śmieci wcześniej, to szedłem. Tak nagle idę, a wiatr się jak cały to... Ja bym się prawie wywalił. Znaczy, grawitacja... Znaczy, wiedziałem w tym, że się utrzymam, ale nie wiedziałem, że to będzie chciało popchnąć mnie do przodu. Znaczy, nie spodziewałem się tego, ale... rozmyślałem, że może coś się takiego wydarzy, także nawet gdyby tu było takie tornado, to by nas wszystkich zamiotło, ale wiemy, że do takiego tornada najprawdopodobniej nie dojdzie, no bo co, no. Tornado było w Stanach, w Dubaju, gdzie tam jeszcze tsunami, tutaj to na pewno do nas nie dotrze, ale powiem Wam szczerze, że jest godzina 23, nie wiem czemu to nagrywam, bo nie mam nic do roboty, a filmy muszą się zgadzać codziennie, no bo Daily mówi po angielsku codziennie, tak? Czyli jakbyśmy to przetłumaczyli na polski, to jest ogólnie codzienność, czyli codzienność. No, jeżeli ktoś nie rozumie, no to mogę wytłumaczyć, że codzienność pokazuje, co w danym dniu się robi i co w danym dniu się dzieje i w jego życiu. No, czyli jakoś tak wytłumaczyłem. Jeżeli wytłumaczyłem tak, jak chcieliście, no to dajcie komentarz, a ja przypnę Wam serduszko, jeżeli... Ja rzadko zaglądam w komentarze na YouTubie, także co, no... No, a jeżeli chodzi o tą sprawę z Białorusi, no to... No, nie spodziewałem się takiego, ale dzisiaj usłyszałem od mojej babci, bo jechałem dzisiaj autem, a nie autobusem. Jakby ktoś wiedział, to ja co piątek jeżdżę o 16 autobusem. Także troszeczkę to było słabe, bo to co usłyszałem od mojej bliskiej, mojej osoby z rodziny, to po prostu powala mnie na kolanach, nie? A ja się po prostu dowiedziałem, że ci uchodźcy z naszych Polaków sobie robią te. Normalnie celownik, czyli po prostu jak masz taką, nie wiem, taką strzałkę, to po prostu rzucasz w ten cel i on po prostu wycelowany jest i gol, 1-0. A oni po prostu
Nie wiem, czy to jest prawda, ale rzucali tak jakby wszystkim, co mieli na ziemi. Butelkami, to po prostu rzucali naszych wojskowych, ci, że tak powiem, nie toleruje islamu. Żebyście, jeśli mam być szczery, nie toleruje islamu, nie toleruje ich tak zwanej religii w Allaha. O Boże, co to by było? Nie toleruje ich po prostu. Co to było? A, to ja ruszałem łóżkiem, dobra. Po prostu ich nie toleruję. Zamach w Paryżu. Londyn. Ja ich znam praktycznie. Znam ich z internetu i mówię wam, znaczy ze strony internetowej, że robili wcześniej te zamachy, chociaż nie wiem po co, w Brukseli wybuch. Był wybuch, tak? Był mocny wybuch w Brukseli, gdzie sam Afgańczyk siebie wysadzał i zabili to oko. No, to jest straszne, co się dzieje na tym świecie. I ogólnie może być wojna, jest ogólnie wojna hybrydowa już od bardzo długo. Nie wiem, ile to jeszcze potrwa. Bek. Nie, tak szczerze, upierajmy się, drodzy Państwo, ale gdybyśmy ich wpuścili, to jakie byśmy mieli prawdopodobieństwo albo inaczej? Ja to powiem w takim skrócie. Jakie byśmy mieli takie potwierdzenie tego, że ci ludzie nam nic nie zrobią, no bo fakt, dzieci tych Afgańczyków nie są nic winne, one nic nie zrobiły. One siedziały z tymi islamami i tak naprawdę one nie są winne. A kto jest winny? Ja wam powiem, drodzy Państwo, kto jest winny. Tam cała religia jest trochę chora, bo życie w islamie, powiem wam szczerze, jest trochę na tym Iraku, Syrii, jest trochę takie dziwne niż u nas. No bo tam wszystko robi kobieta, a tu wszyscy po połowie, czy jedna połówka, czy druga połówka, robi jakieś wykonywane rzeczy. Drugi punkt. Jeśli na przykład by islamista, dobra, nie, sprostuję to. Muzułmanin złamałby religię albo przeszedłby do chrześcijaństwa, dobrze mówię, chrześcijaństwa, to tam jest po prostu, oni go gonią do tego momentu, aż go nie zabiją. Więc ja uważam, że ich religia jest trochę inna, ale ja nienawidzę ich. Nienawidzę ich z punktu widzenia tych. Nienawidzę tych bojowników. Możecie sobie pisać różne komentarze na ten temat, ale no, ja tylko wyrażam swoją opinię na tym filmie, tak? Ja tylko mówię, co tak naprawdę. Ja, gdyby była możliwość, to ja bym ich wszystkich porozstrzelał. Oczywiście nie tych biednych, co koczują przed polsko-białoruską granicą, no bo wiadomo, my Polacy musimy jakiś rozsądek mieć, trochę odpuścić. No ale dobra, załóżmy, że ich puszczamy. No i co? Rozpanoszą się, zaczną sobie żądać więcej. Tak naprawdę nie wiadomo, kto jest, kto koczuje na tej polskiej Boże, polsko-białoruskiej granicy. Czy to są ci biedni muzułmanie, czy są też tam szpiedzy tych Afgańczyków, którzy no jednak panują jednak panują tam w swoim państwie i wiemy, kto tak naprawdę tam rządzi, także tam jest niebezpiecznie. Ja nie chcę się tam nigdy wybrać i odradzam wam, żebyście się po prostu tam wybierali, no bo tam po prostu jest wielki koszmar. Co jeszcze o nich mogę powiedzieć? No, słuchajcie, no, oni zrobili tyle złego, ale mówcie sobie, co chcecie. Ktoś mi na przykład innych z kolegów gada, że największą broń, którą posiada kraj, to Stany Zjednoczone. No, ja bym tutaj odradził tą sugestię, no bo Stany Zjednoczone musiały niedawno uciekać przed
tymi bojownikami islamu na tym lotnisku w Afganistanie, no bo Amerykanie przez tą ucieczkę zostawili cały sprzęt Afgańczykom, czyli tak naprawdę oddali swoją broń islamistom. Czyli tak naprawdę oni teraz mają sprzęt Amerykanów. Znaczy, nie sądzę, żeby to była ucieczka, ale na ich terenie, nie oszukujmy się, ale nie lubię ich, nie toleruję ich, nie toleruję tych, co zabijają, ale umówmy się, drodzy Państwo, że teraz to oni mają silną broń od Amerykanów. Amerykanie nie przewidzieli tego, że na ich terenie oni będą silniejsi. No, to jest prosta logika. Jest tak jak Polska kontra Albania. Kto miał bardziej większe szanse? Albańczycy nie znali swojego terenu i by wygrali? Nie. Polska znała swój stadion, czuje się na nim bardzo dobrze. Wygrała to spotkanie. Ale też nie zawsze tak jest. Także tutaj Afgańczycy poczuli się bardzo dobrze, znają wszystko, mają swoje bronie, wiedzą co robić i Amerykanie wypadło. Także nie wiem, drodzy Państwo, jak to się potoczy, naprawdę. Sam nie wiem, jak to się potoczy i sam powoli się obawiam, że grudzień, listopad, grudzień, styczeń to może być ten. To mogą być te miesiące, które wywołają naprawdę taką wojnę, że będziemy się. Znaczy, nie chcę tutaj wywoływać czegoś naprawdę strasznego, ale jak czytam w wiadomościach, że wojna hybrydowa się zaostrza i i emigranci, którzy tam koczują, już rzucają czymś w nasze polskie wojsko, to ja czuję, że już za miesiąc tam po prostu będzie grubo. Oni zaraz mogą z karabinami się rzucać na nich. Ja naprawdę nie wiem. Współczuję. Sam mam kategorię E i nie poszedłem do wojska, bo wiadomo, mam coś, co nie pozwoliło mi przejść do wojska i serio, jakbym teraz miał kategorię A, to bym poszedł do wojska, przykładowo bym został wyszkolony i wysłaliby mnie na misję to taką polsko-białoruską, gdzie bym musiał koczować i zajmować się tymi emigrantami, to naprawdę byłby dla mnie to duży niepokój, duży stres, bo co tacy ludzie mogą mieć? Czy tacy ludzie nie mają przy sobie dynamitów, gazu jakiegoś? Ja nie wiem, co ci ludzie mogą zrobić. No, niektórzy to mówią w wiadomościach, że są w nieopłakanym stanie. Tak, to prawda, ale niektórzy mogą być też oszustami i szpiegami tych bojowników i bojowników z Afganistanu. Oni najpierw mogą się zachować fajnie, jak po prostu wpuścimy ich do Polski, to może być. A dobra, oddawajcie tamto, byliśmy dla was tylko po to. No. Ale co jeszcze się dowiedziałem na ten temat? Na ten temat się dowiedziałem troszeczkę, że oni chcą przejść na Niemcy. I to właśnie przez nas. Oni nie chcą iść do Polski. Oni nie chcą iść do Polski. Tylko, znaczy, gdy tam przeczytałem, że oni chcą iść na Niemcy, to troszeczkę mi ulżyło. Tak, ale no, przejść przez nas, no muszą przejść, bo inaczej oni nie przejdą. Nie przejdą, to w ogóle. Ale z jednej strony mogliby przejść przez Ukrainę i od dołu Rumunia i od razu są na Niemcy, ale nie wiem, czy chyba by ich po prostu nie przepuścili. Nie wiem, drodzy Państwo, co o tym myślicie, ale ja sądzę, że powinniśmy chociaż niektórych. No nie chcę używać tego słowa, bo no nie powinniśmy ich wpuszczać. Ja gdybym tym wszystkim zarządzał, to po prostu nie wpuściłbym. Rozumiem. Dzieci. Dzieci bym na przykład wpuścił, żeby dostarczyć prowiant, jedzenie, picie, ubrać ich jakoś i zabrać na przykład do jakiegoś ośrodka, gdzie byliby tam na przykład
miesiąc, dwa, a po tych 2 miesiącach deportować ich do jakiegoś innego kraju, no bo tutaj nie widzę żadnych z jednych opcji, no bo nie wyświetla mi się jakieś te opcje i no nie ufam tym ludziom, no bo ci ludzie tak naprawdę myślą o to, żeby jedni myślą o zabijaniu, a drudzy myślą, żeby przeżyć i żeby nic im się nie stało, ale no ja rozumiem tych ludzi, czemu uciekają z własnego kraju i w ogóle, ale tej drugiej części islamistów po prostu nie trawię. I raczej wątpię, żeby te państwo islamskie nas kiedykolwiek zaatakowało, no bo my nie wiem, czy mamy sojusz z islamem, czy co, nie angażuję się w to, ale nie wiem. Nie wiem, jak to się potoczy. Dobrze, drodzy państwo, to już jest naprawdę. To już tyle w tym filmie. Ja już się tyle naopowiadałem wam, że zobaczcie, no. Ktoś musi wykończyć tą Pepsi, jak nie ja, no. Pić mi się strasznie chce, nie ukrywam tego. Potem to mi się strasznie chce pić, więc jak pojadę do internetu w niedzielę, to nie wiem. Albo sobie kupię 2 litry, albo sobie kupię picie, które mniej chce się pić potem, czyli kupię coś może innego. Może kupię Lipton. Może nie wiem, co ja kupię. Zresztą jest tyle fajnych pić, a ja piję, znaczy fajnych napojów, a ja piję to akurat. Pepsi Max. Nie wiem, czy ma. Nie wiem, czy wam się już chwaliłem, ale ja kiedyś 5 litrów Coca-Coli wypiję w niecały tydzień, więc uważam, że na mój brzuch. W ogóle nie wiem. Ćwiczyłem to, a ja ćwiczyłem. Pokazywałem to już na. Nie wiem, na poprzednim filmie, ale ja uważam, że po ćwiczeniach takich to. Nie powinienem brać tego do ust, ale no cóż, skoro mam to pod ręką, no to wypadałoby jednak, no wiecie, do czegoś się napić, no bo jednak nasz organizm potrzebuje czegoś do picia, no do picia, no. Także to tyle. Dobra, już nie przedłużam, bo zobaczcie na moim zegarku, która godzina jest. Jest dosyć późno. Nie wiem. Może coś jeszcze pooglądam i pójdę spać. Jeszcze muszę łóżko pościelić i przyjechałem, tak? Przyjechałem i nie wiem. Powiem wam, że nie wiem. Zobaczcie, chociaż z jednej strony bym mógł sobie jeszcze poćwiczyć, bo patrzcie. Mam taki hantel, ale jakbym to podniósł, to by mi najprawdopodobniej mięśnie wysiadły, bo moje mięśnie nie są dostosowane do podnoszenia takich. Chociaż nie wiem, ile to waży. Zaraz sprawdzę. Zaraz wam powiem. Trochę waży, powiem wam szczerze. Ogólnie tak. Kiedyś chodziłem na siłownię z tatą, ale to było gdzieś w granicach 10, 11, 12 lat, ale potem to już się skończyło i to było takie, wiecie, wspinaczka, coś tam posiłować, ale takie, jest takie coś, co się podnosi i coś takiego się robi, ale nie wiem, jak to urządzenie się nazywa, ale wiem, że to mój tata robił i nawet fajnie, ale nie wiem, czy ja bym mógł w stanie teraz to podnieść. No. Dobrze, drodzy państwo, ja już naprawdę kończę, bo jest już, no późno, późno, a jutro trzeba wstać i nagrać coś, nagrać kolejny materiał i po prostu, nie wiem, piszcie w komentarzach, jak wam mija weekend, mi mija weekend bardzo dobrze, mi mija weekend bardzo dobrze, nie chce mi się ścieli tego łóżka, ale okej, okay. Dobra. Tu macie czerwony przycisk subskrypcji i widzimy się już jutro. Juhu, Boże, już jutro. Do zobaczenia. Do widzenia.